Cześć, mówi Twój multiguru. I ktoś mi zadał takie pytanie, kiedy warto rozpoczynać jakieś płatne szkolenia. Oczywiście nie mówię tutaj o teście wiedzy czy teście sprawności fizycznej, bo tutaj no, musisz być zdecydowanie lepiej przygotowany. I przy okazji odezwał się taki mój jeden widz, który jak potem spojrzałem, zaczął. Yy, oglądać te moje darmowe nauki już w 2015, no nie dostał się po raz czwarty. Yy, oczywiście nie zainwestował w nic, i zasada jest dla mnie zdroworozsądkowa. Tutaj wszystko zależy od tego, czy jesteś w miarę młody i czy się śpieszy. I jeżeli, powiedzmy, jesteś między 20 a 30 lat w tej najpiękniejszej grupie wiekowej, piękny i młody, to wydaje mi się, że spokojnie możesz podejść dwa razy bez żadnych szkoleń, jeżeli dopiero za drugim razem się okaże, że coś tam z Tobą no nie jest ok według psychologów policyjnych, no dopiero za tym trzecim razem bym zaczął rozważać Jakieś tam inwestycje w płatne rzeczy, prawda? Jeżeli jesteś między 30 a 37, taka moja arbitralna granica wieku, to potraktuj też te pierwsze dwa podejścia jako próbne, nic tam się wielkiego nie stanie. Jako blejesz, prawda? Za trzecim razem dasz radę ale jeżeli jesteś bardziej zmotywowany, no to już y, zastanowiłbym się, czy po pierwszym nieudanym podejściu jakąś tam inwestycję w siebie nie zrobić. Natomiast no, najgorsza grupa to jest taka pomiędzy 38 w górę i tu wszystko zależy też y, czy masz czas, czy nie masz czasu. Jeżeli ci się śpieszy, to radziłbym mimo wszystko inwestować. Jeżeli ci się nie śpieszy, to jedno podejście z próbne. Na przysłowiowego Tata Wariata i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to pieniądze masz w kieszeni. Natomiast jeżeli no, nie zdasz ten pierwszy raz, to nie zdasz za pierwszym razem, no to trzeba by się zastanowić, czy na pewno ta policja mnie chce. Tak, samego z siebie, czy jednak warto swojego tam zachowania, przynajmniej na teście, nie polepszyć. Także w sumie na tym kończę. Mówię, zdroworozsądkowa zasada: młody może sobie poeksperymentować, średniak w sumie też, natomiast ten starszy, szczególnie jeżeli miał powiedzmy niepowodzenie ileś tam lat temu. Czyli podchodził pierwszy raz w wieku 20 lat, dał sobie tam 10-15 lat przerwy, i nagle z powrotem żyłka policyjna się w tobie odezwała. No to no warto jednak się zastanowić. Także yy, nie radzę kupowania jakichś materiałów na łapu-capu, tylko dlatego, że ktoś tam twierdzi, że ma jedyne cudowne, najlepsze testy, kupione czy. Legalne, wprost od policji, prawda? Radzę jednak, mimo wszystko, rozsądnie wydawać swój ciężko zarobiony grosz, swoją ciężko wypracowaną w pocie czoła gotówkę. Jeżeli masz jakieś doświadczenia w tym zakresie, jeżeli podszedłeś parę razy na przysłowiowego tata, wariata, ci się nie udało, i po innych materiałach, nie mówię, że moich i Ci się udało, to napisz to w komentarzu do tego wideo. Oczywiście subskrypcja kanału lub tutaj inny filmik do obejrzenia. Mówił Darek Kraśnicki, twój Multiguru i do zobaczenia w kolejnym wideo.